Cześć, witajcie. Witajcie po przerwie i przed IFA, tak? Tak, no przed dziwnym IFA, bo w zasadzie targi są, ale ich nie ma, ale w zasadzie nie wiadomo. Ja jeszcze w tej chwili nawet nie wiem, czy pojadę, czy nie, bo niby mam akredytację, a niby nie mam, nie dostałem żadnego potwierdzenia takiego konkretniejszego i nie wiem, czy jechać i ryzykować, czy żeby odbić się od drzwi. No, zobaczymy, a w ogóle to wszystko będzie online. Co roku byliśmy, tak? Co roku do tej pory byliśmy na IFA, nie było z tym żadnego problemu, natomiast mamy czasy zarazy, w związku z tym wszystko jest nienormalne. No dokładnie, wszystko stoi na głowie. W zasadzie, nie wiem, jak się okaże, za tydzień nas nie ma, to znaczy, że jesteśmy na IFA. Robiłem dzisiaj zestawienie do tygodniówki i jest, słuchaj, jedna rzecz, która mnie uderzyła. No co takiego? Po pierwsze, wysyp smartfonów z nowymi procesorami, a po drugie, wysyp smartfonów z bateriami 5000 mAh. No to drugie dobrze. Jest takie korzystne, nie? No raczej, no szczególnie, że w tej chwili to średnia półka jest. Tak, i to nie są już cegły, bo kiedyś jak taka bateria była w telefonie, to ten telefon był ogromny, gruby, tak. Ciężki. A teraz, no, teraz już nie. Mam tu, wcale nie jest taką dużą baterią, a mam, mogę wam pokazać, bo mam, będę go męczył, w zasadzie już go od jakiegoś czasu męczę. Problem jeszcze z guziczkami, bo on ma dziwne guziczki, ale takiego mam, o, to jest CAT S62. Ten z termowizją. Można się, tak, można się będzie niedługo spodziewać. Czegoś. Aha. No ale on akurat Staffon, czyli no, telefon o wysokiej wytrzymałości, więc on akurat ma prawo być grubszy i cięższy. On ma, nie? Być gruby i ciężki. Czekaj, to akurat nie problem, ale mnóstwo telefonów właśnie z tymi bateriami w okolicach 5000. Kurczę, ma normalne wymiary i mnie to strasznie cieszy, no bo już nie musimy nosić wielkiej cegły w kieszeni, żeby mieć dużą baterię. Tak, i to jest rzeczywiście bardzo fajne, mnie się też podoba. Chciałem wam zrobić właśnie tą fotkę pod czerwieni mojej gęby, żebyście zobaczyli, jak to śmiesznie działa. O, nie, dobrze, przyknę. Dobra, zobaczmy, czy wyszła moja gęba. O. Tak wyglądam w podczerwieni, o, żebyście zobaczyli. Ale masz zimny nos. No, mam zimny nos. A tak można mnie zobaczyć normalnie, bo on robi dwa zdjęcia na raz. Zimny nos to znaczy, że jest zdrowy. Dobra. Prawda? Koty i psy takie powinny mieć, w związku z tym jest okej. Dobra, wróćmy, słuchajcie, do bieżączki. Przestaję pokazywać już smartfona i się chwalić, bo i tak zaraz go będziesz trzeba oddać. Aha. Natomiast teraz, jeżeli chodzi o te nowe procesory i te baterie po 5000 mAh i średnią wskazaną na niższą czasami półkę. Oppo A53 w końcu wyskoczył. Co prawda wyskoczył w krajach bardzo egzotycznych. Tak, gdzieś tam w Indonezji. Ale wyskoczył. Gdzieś, no, IPS-a ma 6,5 cala. A, i 6,5 cala. No, to też to, jest to, takie... 6,5 cala. Charakterystyczna cecha. HD Plus, tylko wyświetlacz, ale Scoring Gorilla 3 Plus. I z odświeżeniem, co ciekawe. Ciekawostka, nie? Czy to, HD Plus? Dokładnie. I przy tej cenie, tak? Bo no zaraz wam powiem cenę, to rzeczywiście mózg paruje. Ale Snapdragon 460 i to jest właśnie ten nowy procesor i to taki nie z bardzo wysokiej półki, jak się orientujecie po numerku zapewne. Dwa zestawy pamięci, 64 plus 4 albo 128 plus 6 giga. Bateryjka, o której mówiłem, to właśnie 5000 mAh i nie genialna, ale jednak nieco przyspieszone ładowanie, bo 18-watowa ładowarka i 18-watowe ładowanie. I to jest całkiem fajne. Na aparaty się nie ma tutaj co nastawiać, bo tam z tyłu jest 13 plus 2 plus 2. W związku z tym ani szerokiego kąta, ani tele tym bardziej. Natomiast z przodu jest 16 megapikseli, jako tako. Okej, okay, dla selfie to powinno w zasadzie wystarczyć. No i w ceny, z tym, że ceny Adam przeliczał bezpośrednio z waluty egzotycznej. Dożyć. W zależności od wersji to będzie albo 650 za tą niższą wersję pamięci, tak jak mówiłem, 4,64, albo 775 zł za 128,6 giga RAM-u, z tym, że no to jest bez watów, bez narzutów i bez takich różnych. W jednym przypadku dzisiaj policzyłem waty, dlatego że przeboje tego tygodnia, no warto wam było powiedzieć, jakie się ceny macie, ale to za mną. Dwa razy Vivo. Vivo. Są już, tak, one już wcześniej błysnęły w jakimś przecieku, tak. Takim dość obszernym, bo one najpierw się pojawiły w sklepie, dopiero potem były oficjalnie ogłoszone.
stąd w katalogu już się możecie znaleźć. Bardzo, bardzo zbliżone do siebie te telefony są, bo tak naprawdę różnią się detalami. O ile dobrze pamiętam, chyba stabilizacją w jednym z aparatów i pamięciami. To nie tu. Nie. Jeszcze ja pokręciłem. Nie. Spoko, dojdziemy. I20 i Y20i. Tak jak mówi Adaś, specyfikacja jest niemal identyczna, różnią się dukerelami, głównie pamięcią, tak? Dlatego, że w tym głównym jest 4 giga RAM-u, a w tym i jest 3 giga RAM-u, w związku z tym to czyli jest... Czyli i jest ten słabszy, tak. Pełny numerek, to jest ten wzmocniony. I słuchajcie, specyfikacja jest niemal identyczna jak tego telefoniku, o którym przed momentem mówiłem, tego Oppo A53, bo jest też IPS, 6,5, HD+, jest Snapdragon 460 również, czyli ten sam nowy procesor Qualcomma. Jest, tutaj jest jedna wersja pamięci 64.4, ale wersja i to jest ta druga wersja pamięci, czyli 64.3. Również 5000 mAh, również ładowanie 18-watowe i niemalże identyczny zestaw aparatów z taką różnicą, że z przodu zamiast 16 jest 8, tak? Bo w Oppo było 16, tu jest 8, a z tyłu to samo, 13 plus 2 plus 2. No, ale już widzę, czym się różnią ładowaniem chyba, tak? Bo one się tak, czymś jeszcze różnią poza pamięcią. Jest brak szybkiego ładowania, rzeczywiście tym słabszy. I producent nie podaje szybkiego ładowania, w związku z tym będzie przyjmujemy, że go nie ma 10-watowe. Tak. A, jeszcze jest jedna rzecz, i Adam o tym napisał. Ja o tych kolorach czytałem i powiem szczerze, że nie jestem tutaj do końca pewien, bo mnie się zdawało, że oba są w czarnym i białym, a wersja i jest dodatkowo w niebieskim. Adam wyczytał troszeczkę inaczej. Znaczy, że wersja i jest tam biała, co w sklepie, i niebieska, nie? Spoko, oczywiście. Więc może tak być, jak Jacek mówi, tylko po prostu na przykład ta jedna wersja dołączy później, albo nie wiem, będzie jakimś ekskluzywem dla któregoś tylko sklepu, czy tam któregoś tylko operatora. No w każdym razie ta i ma być dodatkowo niebieska, tak? Mm-hmm. A prawdopodobnie obie będą czarne i białe, albo w każdym razie w kolorach klasycznych, tak? Tak. Motorola. Dwie Motorola, które wyskoczyły właściwie jak Philips Konopi, z tym, tak. Że trochę jak jedna Motorola. W zasadzie to jest jedna Motorola, no jak popatrzysz. Jedna wyskoczyła w Indiach, a druga wyskoczyła w Europie. Ja widziałem u Niemców akurat specyfikację, bo tam zajrzałem. No ale polski oddział też ją ogłaszał, także... I słuchajcie, one wyglądają w zasadzie niemal... A, Vivo Y20 nie mamy cen, bo one nie ma ich jeszcze w zasadzie oficjalnie, w związku z tym cen nie ma. Wróćmy do Motorola Moto G9. Moto G9 i Moto G9 Play i w zasadzie można to uznać rzeczywiście za jeden model, dwie różne wersje na dwa różne rynki. Dodajmy, że mogą się różnić duperelami. Play jest tutaj u nas w Europie, jest dopiskiem Play, więc możliwe, że dostaniemy też G9 jakąś inną, a w Indiach to ona będzie z plusem, na przykład. Warto na przykład zwracać uwagę na NFC, dlatego że te wersje mogą się od siebie różnić NFC. Dokładnie. Co prawda jest informacja, że tam NFC być powinno. Tak. I w indyjskiej, i w niemieckiej, ale sprawdźcie, gdybyście się na ten telefon decydowali. Może się okazać, że gdzieś tam nie będzie. I zobaczcie, również IPS 6,5 cala, identycznie jak w tych poprzednio omówionych telefonach, identycznie 720x1600, czyli tylko HD+. Ale tutaj w obu tych wariantach tych Motorola jest z kolei Snapdragon 662 i to też jest w zasadzie nowy wariant starego procesora z Qualcomm. Niemniej nowy na rynku, w związku z tym warto odnotować. Oba modele mają ten sam zestaw pamięci, czyli 64 plus 4 GB RAM-u. Oba mają tę samą baterię i znowu 5000 mAh. I tutaj następuje pewna rzecz związana z baterią, która jest dziwna, muszę przyznać. Dlatego, że niemiecki oddział Motorola podaje, słuchajcie, że do zestawu załączają ładowarkę 20-watową, ale szybkie ładowanie jest 15-watowe. To jest oczywiście power, czy się zdaje się nazywa też szybkie ładowanie. Nie, to power, turbo power. Jakoś tam. Wybaczcie, bardzo jakoś tam się nazywa. Dzisiaj po prostu tyle przeczytałem. Zajrzyjcie do tekstu, to będziecie wiedzieć. Turbo power. Ma to jakąś swoją nazwę u Motorola. Nie, turbo power na pewno. Tylko musiałem sobie słówka przypomnieć. Turbo. Natomiast wersja indyjska w całej specyfikacji, w całym opisie modelu chwalą się ładowaniem turbo power 20W. Ale... Zaraz, to czy ładowarką 20W, czy ładowarką i ładowaniem 20W? No bo, i tutaj powiem szczerze, diabli wiedzą,
Dlatego, że Hindusi nie piszą jasno, w związku z tym według mnie można się spodziewać, że jednak ładowanie będzie 15W. Tak, że po prostu podobnie jest mocniejsze zasilacz. Ale jest mocniejsza ładowarka rzeczywiście. I o aparatach nie wspomniałem. Tutaj jest troszeczkę lepiej, dlatego że jest główny, a tylny aparat 48, ale niestety dodatki to jest również 2 plus 2 i z przodu 8 megapikseli. Cena za tę Motorola, którą Adaś wyliczał z euro, to jest 799, czy polską już podałeś, pamiętam? To jest Polska, bo to było z polskiego oddziału komunikat prasowy. 800 zł za tego rodzaju smartfona. Ja nie wiem, powiem szczerze, kwestia gustu, czy się podoba, czy się nie podoba. Podejrzewam, że wybór tej Motorola to jest bardziej właśnie kwestia ekonomii, jeżeli zdecydujecie, że 800 to jest taka fajna kwota, którą można za smartfona zapłacić, no to można ją brać oczywiście. A propos Motorola, taki mały detal mi się przypomniał. Motorola coś pokaże z początkiem września. No i teraz właśnie się zastanawiamy. Podejrzewam, coś tak czuję, że chyba to będzie Razer 2, czyli następca tego składanego Razera z elastycznym wyświetlaczem. Nie wiem, zobaczymy, w każdym razie szykujcie się na początek września, coś będzie od Motorola nowego. To tylko tak tytułem... W zasadzie na początek września możecie się spodziewać od większości producentów, że... Ale wiecie, nie, bo tak trochę rozrzucili, bo na przykład Sony zapowiada premierę na 17 dopiero. Więc diabli wiedzą, trochę ta taifa się rozciąga trochę w tym roku. Przy okazji w takim razie Sony zapowiada premierę i to będzie prawdopodobnie piątka, nie? Tak, to będzie piątka Mark II. 5.2, też za moment o niej wspomnimy. Właśnie. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz na temat tego, bo chwilę, dosłownie nie zapisałem sobie, nawet chwilę przed wyjściem napisał do mnie Huawei, że 10-12 startuje ich konferencja deweloperska i że 10 gdzieś w okolicy godziny 14 pokażą dwa nowe urządzenia. No jak łatwo się spodziewać, będą to prawdopodobnie Mate nowe, nie? No tak by wyglądało, chociaż na horyzoncie są modele wcześnie. Modele trochę inne w przeciekach. A o Mate'ach tak, no słychać, ale bardzo mało jest przecieków na temat Mate'ów, bo w zasadzie no tam trochę renderów przedstawiających ten dziwny układ aparatów. Aha. A tak naprawdę to kurczę, ani w zasadzie o flakach tych telefonów nie ma niczego, ani o rozmiarach. Te rendery też takie, no bym powiedział, no stole cieści ja pleców. Ja się spodziewałem premiery późny wrzesień ze wskazaniem na październik, powiem szczerze. Chyba, że to będą te natomiast drugie modele, które są w przeciekach tam. Enjoye to są na Chiny, u nas się będą oczywiście inaczej. A gdzie jest konferencja deweloperska? A wiesz co? A? Jest online. Natomiast no właśnie. Nie mam pojęcia, gdzie jest stacjonarnie, bo gdzieś stacjonarnie na pewno też no, jest. No więc może być natomiast tak, że będzie online. Dostęp dla dziennikarzy jest online. No zobaczymy. W każdym razie coś się kroi. Czyli te targi IFA w zasadzie odbędą się online i na upartego ja już bym zaryzykował twierdzenie, że będą trwały we wrześniu. No, po prostu. Przez cały wrzesień będą konferencje online, będziemy sobie oglądać zamiast pomacać, będziemy wam opowiadać, co widzieliśmy na obrazkach i tyle. Trochę tak. Smutne. No, dobra, powiemy wam chyba o gwiazdach tego tygodnia. Na pewno czekacie, czy zauważyliśmy w ogóle, że się pojawiły jakieś gwiazdy. Tak, pojawiły się. Pojawiły się nowe Asusy. Nowe Asusy, nowe Zenfony 7, jeden z cyferką 7 po prostu, drugi z cyferką 7 i Pro. Z dodatkiem Pro. Niewiele się różnią od siebie, ale jednak różnice są zauważalne. Przede wszystkim zauważycie różnicę w cenie. Ja tutaj policzyłem z VAT-em, się trochę przestraszyłem różnicy w cenie pomiędzy wersją podstawową a wersją Pro. Ale to by tłumaczyło, dlaczego powstała w ogóle wersja podstawowa, bo ja tak usiadłem, mówię, pogrzeba oni tą podstawkę zrobili. Aha. Jak mogli po prostu zrobić jednego Zenfona 7 ze specyfikacją modelu Pro. No ale wtedy by się nie mogli pochwalić, hej, jaki tani telefon zrobiliście. Adam napisał dosyć duży artykuł, warto do niego zerknąć, bo jest ze zdjęciami. Natomiast taka najbardziej spektakularna rzecz, którą wyróżniają się oba te smartfony, bo one specyfikacji mają bardzo podobne, zaraz wam powiem o różnicach. Najbardziej spektakularna rzecz to są aparaty fotograficzne. Oj tak. Ponieważ Asus poszedł za ciosem poprzedniego modelu, co prawda Adaś... zostawmy to. Poszedł za ciosem poprzedniego modelu, czyli szóstki, ale tej szóstki, nowej szóstki specyficznej, bo są dwie szóstki u nas w katalogu i one się krańcowo od siebie różnią. Nie no, jedna szóstka to jest taka bardzo stara, więc... Tak,
Natomiast ta ostatnia szóstka również miała moduł aparatów, który był, no jakby wyskakiwał i pod różnym uchylany, można było uchylany, ja bym tak go nazwał. I bardzo podobny moduł z aparatami jest w obecnych modelach. No, tylko, że dołożyli jeszcze. Najwyraźniej Asus miał dobry feedback, znaczy miał dobre komentarze, dobre opinie. No bo to fajne rozwiązanie jest, bo przede wszystkim pozwala ustawić ten aparat pod różnymi kątami i stworzyć z telefonu no, coś na kształt statywu. Po prostu on się opiera na tym module, jeżeli go nie otworzymy do końca. Ma to sens. Poprzedni model, tak jak testowałem, to okazało się, że to rozwiązanie jest dosyć trwałe. Nie udało mi się go zepsuć. Więc powtórzyli to jeszcze raz. I sporo cech jest z tego poprzedniego modelu, chociażby też duży akumulator. No i spora jednak grubość i ciężar tego telefonu, bo miałem go przez momencik dosłownie w ręku. I faktycznie jest to kawał sprzęcicha. Dla mnie, w mojej ocenie, nie był bardzo ciężki, nie był bardzo duży, ale jeżeli mieliście malutki, smuklutki, leciutki telefon i się przysiędziecie na Asusa, no to poczujecie różnicę. To swoje waży to urządzenie, ale wygląda naprawdę bardzo dobrze. Jest poręczne, jest dobrze wyważone, także to nie jest tak, że to jest jakaś koszmarna wada, natomiast no, rzuca się w rękę to, że to jednak swoje waży, jest to telefon o słusznych gabarytach. No tak, bo tutaj idąc za ciosem, Asus też dorzucił baterię 5000 mAh rzeczywiście w jednym i drugim, w jednej i drugiej wersji. Specyfikacje są bardzo podobne, ale jednak różnice są i to są dosyć poważne. Część dotyczy jakby głównych elementów specyfikacji, część dotyczy dodatkowych, na przykład fotografii. To opowiadaj. Powiedzmy, że na pewno oba mają AMOLEDy 6,67 cala, że oba mają na pewno, oba wyświetlacze pracują w rozdzielczości 1800x2400, oba mają Corning Gorilla Glass na wyświetlaczu i oba wyświetlacze pracują również na częstotliwości 90 Hz, znaczy mają odświeżanie 90 Hz. I teraz tak, podchodzimy pod pierwszą różnicę, która jest według mnie różnicą chyba najistotniejszą pomiędzy dwoma smartfonami, mianowicie procesor. Troszeczkę wygląda, jakby one miały identyczny procesor, nawet Adaś dał się tam nabrać pisząc z newsa, bo rzeczywiście wpisał, że tam jest 865 i rzeczywiście w kubie jest 865, ale w wersji Pro jest 865 z plusem, co skutkuje tym, że tam jest zegar 3.1, natomiast w wersji podstawowej jest po prostu 865 bez plusika, co czyni go procesorkiem pracującym maksymalnie z zegarem 2,84, zdaje się, dobrze pamiętam, czy 96? 2,84. No, nieważne, jeszcze tak to ważne. Druga rzecz dosyć istotna, może nie aż tak bardzo, dlatego że performance będzie w obu przypadkach bardzo podobny. Natomiast istotną różnicą jest to, że wersja podstawowa występuje z wyłącznie ze 128 giga pamięci flash i z pamięcią RAM 6 albo 8 GB. Natomiast w wersji Pro to będzie 256 flasha i 8 giga. Tutaj nie ma różnych wariantów, przynajmniej na razie. Może później coś się pokaże. W tej chwili, ale podejrzewam, że raczej RAMu by dołożyli ewentualnie do flagowca, żeby miał, raczej w dół nie zejdą. Także na pewno mocniejsza pamięć. Trzecia różnica, która jest, no oczywiście, są szybkie pamięci, bo jest UFS 3.1, LPDDR5, 5000 mAh bateria, wam mówiłem, natomiast nie powiedziałem, że ładowanie jest 30-watowe, także powinien się ładować błyskiem. I teraz przejdźmy do segmentu aparatów, ponieważ w aparatach też znajdziemy niewielką różnicę. Co prawda nie w matrycach, bo aparaty są w zasadzie identyczne. To jest główny aparat 64 megapiksele, plus szerokokątny 12, plus aparat tele 8-megapikselowy. Dzięki czemu tam jest 12-krotny zoom cyfrowy, taki sensowny w miarę zrobiony, i 3-krotny zoom bezstratny, dzięki temu teleobiektywowi, to jest też bardzo fajna rzecz. Oba oczywiście nagrywają w 8K filmy i to producent twierdzi, że przy 30 fpsach. Także powinno być całkiem fajnie. No i teraz różnica związana z tymi aparatami, moi drodzy, jest taka, że wersja Pro
ma optyczną stabilizację obrazu trójosiową, a wersja, to jest to, o czym Adaś mówił, mi się właśnie pomylił wcześniej. No dokładnie. Tutaj jest właśnie tak, że wersja Pro ma tą optyczną stabilizację obrazu trójosiową, natomiast wersja podstawowa tej optycznej stabilizacji obrazu nie ma i to jest smuteczek dosyć duży, bo ile, o ile można przeżyć dla kogoś, ktoś kto kupuje flagowca może przeżyć, wydaje mi się to, że nie ma najmocniejszego procesora, tylko oczko słabszy, bo on jest naprawdę niewiele słabszy. To, że nie ma w maksymalnej pamięci, ale jest blisko, tak, bo to jednak nie jest straszne, można tam kartami rozbudować, zdaje się, z tego co pamiętam, w związku z tym nie powinno być problemu. Natomiast kwestia braku optycznej stabilizacji dla kogoś, kto chce mieć flagowca fotograficznego, To już jest znaczące. No jest niefajne, no niestety. Dlatego, że różnica naprawdę pomiędzy elektroniczną a optyczną jest... Tu przychodzimy do ceny, nie? Bo tak, przychodzimy do cen i specjalnie... To się musiało im jakoś tam, kurczę, finansowo zgodzić. Specjalnie liczyliśmy z tajwańskich dolarów, oni dolary zdaje się. Tak, nowe dolary tajwańskie, tak się nazywa ta waluta. I ja się pokusiłem o to, żeby jednak policzyć z VAT-em, dlatego że to Wam da mniej więcej pojęcie, ile te poszczególne wersje prawdopodobnie będą kosztowały w Polsce pi razy oko. I to jest tak, że doliczając sam VAT do wersji podstawowej, czyli do Zenfona 7, w zależności od wersji pamięci, czy to będzie 6 czy 8 giga RAM-u, mamy 3600 albo 3900 zł. Dodajcie do tego 100, czyli prawdopodobnie 3699 i 3999 za tą wyższą wersję podstawową. Natomiast jeżeli chodzi o wersję Pro, z wyliczeń wyszło mi niestety 4600, czyli też 100, gdyby dorzucić 4699, no to już jest kwota niestety niebanalna. Trochę. Bo 3900 a 4600 albo nawet 4 a 4700, no ta różnica jest po prostu trochę niefajna. Natomiast jeżeli chodzi o tą wersję podstawową, to jest tam jest 300 różnicy pomiędzy jedną a drugą wersją, także można, wydaje mi się, jak się kupuje już tak drogiego smartfona, wydaje mi się, że można wziąć po prostu tą droższą, dopłacić i mieć troszeczkę więcej RAM-u na zaś, tak? Niemniej ci, którzy zaoszczędzą, też będą wygrani, jeżeli się zdecydujecie na Asus. I oba w Europie mają być, zdaje się, na początku września. Tak, niebawem, bardzo, bardzo także, niebawem. Także też szybciutko będą debiutowały. Kolejna rzecz, która zadebiutowała w tym tygodniu, to jest Sony Xperia 8 Lite i ona zadebiutowała też egzotycznie, prawda? No w Japonii po prostu. I zadebiutowała. I w zasadzie chyba, bym powiedział, nie wiem po co. Naprawdę, to znaczy, jak popatrzę na... To prawda. Adaś stwierdził, że to jest tak naprawdę nieco inna wersja Xperia 10 i w zasadzie ma rację. W mocnym uproszczeniu oczywiście. To, ale... co Adaś zauważył, to jest rzeczywiście różnica w aparatach. Stosunkowo nieduża, ale jednak jest. Natomiast różnicą podstawową jest to, o czym wielokrotnie Wam mówiliśmy w przypadku smartfonów japońskich. Japończycy mają szmergla na punkcie odporności i tu jest IP65, IP68. Także to jest smartfon, który po prostu wody się nie powinien Tak, wypadać. Ale u nas też większość Xperii też jest wodoszczelna. Ale dziesiątka na przykład akurat nie. No tak. Ma IPS-a 6-calowego, specyfikacja jest kompletnie od czapy. Fajnie jest ten IPS o tyle, że to jest 6 cali kompaktowe w miarę z wyświetlaczem 1080x2520, czyli jest Full HD+. Jest Corning Gorilla Glass, w wersji 6 jest Snapdragon, ale niestety 630 tylko. Jest 64 flasha, 4 giga RAM-u. Dziwna bateria 2870. Dlaczego dziwna? U nas zaokrąglają, natomiast w Japonii ta bateria też musi zostać podana dokładnie, w związku z tym oni też mają szmegla na punkcie pojemności baterii. Z tyłu 12+8, z przodu 8 megapikseli. Ten drugi aparat tylny to jest z teleobiektywem, w związku z tym można uzyskać dzięki niemu powiększenie dwukrotne, bezstratne. No i to też jest dosyć niezwykłe rozwiązanie, bo zazwyczaj dają szeroki kąt. I Adaś przeliczał z jeną, wyszło mu 1050 zł, że ta Xperia kosztowałaby. U nas ja nie doliczałem VAT-u, bo nie wiem, powiem szczerze, jaki jest japoński. A spisałeś procesor? Bo tak, tam jeszcze jest zabawnie. 630 zdaje się, że jest. No i mam jest taki troszeczkę, powiedzmy, nie najnowszy. Nie, to nie jest najnowszy. 660 już by była taka. No
słuchaj, widocznie może być tak, że jakiś tam japoński operator zamówił telefon, który ma mieć to i kosztować nie więcej, a akurat nie mieli wymagań względem procesora, no i Sony im skroiło telefon, żeby się mieścił w tych widełkach ich cenowych, oferował to, co chcą, a z czegoś musieli zejść, no to zeszli chociażby z procka. No i skoro jesteśmy przy Sony, to możemy wspomnieć tą drugą historię. Co prawda nie znamy tak naprawdę specyfikacji, dane, bo to są tylko domysły. Dane są nieoficjalne. Ale wczoraj? No wczoraj, dziś w nocy. Zdaje się, opublikował. A to wczoraj. Wczoraj rendery, a dzisiaj był przeciek już ze specyfikacją. Ja przecieku ze specyfikacją nie widziałem. Spodziewaną specyfikację. Tam jest, to jest świeżonka, bo w przecieku w zasadzie powtórzono to, co w tej spodziewanej, ale kurczę, wybacz, ja w tej chwili prowadzę, nie jestem w stanie zerknąć, natomiast znajdziecie w podlinkowanym miejscu już tam taką... Ja wam mogę powiedzieć, jak smartfon wygląda i co można powiedzieć tak naprawdę z samego wyglądu, z tych renderów. A wygląda tak, że wiemy, że nie będzie miał nocza na przykład, tylko na górze będzie miał pasek zwykły, tak? I mnie się akurat to podoba. Wielu się może nie podobać, że ekran nie sięga na samą górę. Dla mnie jest... Nie jest źle. Czytnik na boku. Ten pasek jest rzeczywiście dosyć szeroki. Tak. Czytnik mówi, na boku, czyli nie w ekranie, ale ekran ponoć ma mieć... Kurczę, pisałem 120, no szybkie odświeżanie w każdym razie. Sorry, zerknijcie sobie do newsa, bo naprawdę nie pamiętam, a nie mam w tej chwili możliwości zerknięcia w telefon. Z tyłu potrójny aparat i co ciekawe, w tym potrójnym aparacie oznaczony logo Zeissa, podobnie jak aparaty Nokia. I zestaw jest dosyć fajny, bo są 3 12-megowe, bo to akurat mi się wbiło w głowę, 3 12-megowe matryce i mamy podstawową z jasnym obiektywem, plus teleobiektyw z trzykrotnym zbliżeniem, plus obiektyw szerokokątny o dosyć szerokim kącie, bo tam jest chyba 124 stopnie pole widzenia, ale dobrze pamiętam, czyli więcej niż... Efektywne i około 119. Tak, czyli więcej niż przeważnie jest to 120, 119 właśnie. Przynajmniej tak podają, nie? Pamiętajcie przez cały czas, że to nie jest oficjalna specyfikacja Sony. To są wszystko przecieki, Nie jest przeciekiem to, że jest tu znaczek NFC, będzie NFC. Można się było spodziewać, ale wiadomo... Będzie miniczek też. Miniczek. To jest o tyle ciekawe, że w zasadzie taki bezpośredni poprzednik nie miał miniczeka. Teraz będzie miniczek, bo jest na renderach, a te rendery wyglądają, te które dzisiaj wypłynęły, wyglądają dosyć legitnie, bo są... Nie są duże ale te obrazki. Ten blasa też wygląda nieźle. Tak. A właśnie to są na tym poziomie, tylko nie są może dużego formatu, natomiast wyglądają na faktycznie rendery ze strony producenta, bo takie są wyraźne, powiedzmy, te grafiki nie są takie. Wydaje mi się, że Sony wraca do klasyki, o ile za klasykę uznamy na przykład Xperia Z3. Bo jak zobaczyłem rendery, powiem szczerze, to sobie Xperia Z3 przypomniałem. Ze względu na kształt obudowy, bo to są obłe rogi rzeczywiście, to nie, nie są jak proste, Z2 na przykład, tak, te takie ostre, które ja akurat bardzo mi się podobają. Natomiast tutaj mamy w zasadzie klasycznego smartfona, bez noczy, bez dziurek w ekranie, bez tego typu rzeczy. No i dobrze, zostały, słuchajcie, właściwie pierdółki po Sony. Bo zostały dwa ZTE, którym się udało zadebiutować na Ukrainie. Aha. One trafiły tam do sprzedaży na nasz rynek. Prawdopodobnie nie trafią, nie będziemy się jakoś strasznie rozpływali. Tanioszka po prostu. Blade L210 i to, co można na szybko, to jest 6 cali, rozdzielczość 480x960, Spritrum, obok którego nawet byście nie chcieli przechodzić procesor. No i koło ramu też byście nie chcieli żyć. I to tam w przeliczeniu z hrywien kosztuje 280 zł. No co, bardzo wiele tłumaczy. To mówi, jaki to jest. Słuchaj, smartfon. Bo właśnie miałem Ciebie zapytać, zauważycie ślad, jakoby on działał pod Androidem Go? Bo ja tylko widziałem Android 10 tam wszędzie w tym sklepie, Ukraińcy podają. Nie wiem, powiem szczerze, ja też dziesiątkę widziałem, ale podejrzewam, że to nie ma innego wyjścia. Myślę, że to jest Android Go, chociaż... To jest tego, kiedy ZTE przeprowadziło certyfikację. No tak, Dlatego, że jeżeli udało im się wcześniej, przed sankcjami Google'a, przeprowadzić certyfikację,
rację, to może być, ale bez Go to nie podziała. No dokładnie, nie podziała. No, inaczej, wstęp jest podany Android 10. Nie, ja myślę, że to ale musi być w starciu Go, z gigabajtem RAMu to no życzę właśnie powodzenia, więc raczej jest Go i nadal życzę powodzenia z tym procesorem i takim nie, RAMem. Nie, nie kupujcie tego smartfona, jeżeli gdzieś natknięcie nie, się na Blade ten drugi L210, nie bierzcie. Ten drugi lepszy, bo może mieć już 2 albo 3 giga RAMu i też ma procesor SC, ale ten trochę wyższy. Adaś mówi o Blade A7S, ale Blade A7S 2020, czyli tegoroczny. Dlatego właśnie, to jest jakby nie mylcie, powtórka z rozrywki, jest podobna nazwa. Nie mylcie, właśnie, to też trzeba uważać, tak? Chociaż on się nazywa bez rocznika, ty musiałeś dodać rocznik, żeby je odróżnić jakoś. Ukraińcy w sklepie go nazywają z rocznikiem, podejrzewam, że też po to, żeby je odróżnić, bo jednak no, mają dokładnie w stanie te starsze w związku z tym. Niemniej, tutaj mamy 6,5 cala IPS, HD+, mamy tego Split Truma najmocniejszego, on jest w tej chwili już unisok, on jest Split Trum. SC9863, tam 1,6 GHz, jeżeli dobrze pamiętam zegar, ale to jest najmocniejszy z tych unisoków, jeszcze ujdzie. 64 flesza, 2 albo 3 RAMu, jeżeli musicie kupić tego smartfona, to bierzcie ten z 3 GB RAMu. 4000 mAh, czyli całkiem aparaty z tyłu 16 plus 8 plus 2, z przodu 8, nawet z tyłu dwóch dwójek nie dali, co jest niesamowite. No, przy takiej cenie, bo właśnie jeszcze cena, ja cenę powiem. No. Cena za ten tańszy wariant 480, nie kupujcie, cena za droższy wariant, dołóżcie te 40 zł i kupcie 520 zł. No tak. Znaczy kupcie, jeżeli się na tym inaczej nie namawiamy do kupowania takich telefonów, bo to żebyśmy mieli jasność, tak? Jeszcze jedna rzecz, która się w tym tygodniu pojawiła, to jest właściwie ciekawostka, o prawdopodobnie mało kto o tym smartfonie słyszał, ale jest taka seria Fairphone się nazywa. Mm-hmm. Fair od bycia w porządku, tak? Tak, bycia są fair. Dokładnie. Nie wykorzystują taniej siły roboczej przy produkcji, wykorzystują za to materiały z recyklingu. Tak, tam podali nawet, że 40 bodajże procent obudowy jest recyklingowe. I te ich smartfony mają być proste w naprawie i są rzeczywiście modułowe, tak, że można wymontować. Tak, no wali wam coś, wyciągacie moduł z niego w komplecie z telefonem, słuchajcie, dostać śrubokręcik, żeby sobie go rozebrać. No i właśnie teraz fajnie to grali, bo zrobili aparat z lepszymi, zrobili telefon z lepszymi aparatami fotograficznymi. Był wcześniej Fairphone 3, 3 w tej chwili jest 3 plus. Ale ci, którzy mają trójkę, czyli tego starszego, mogą sobie zrobić plusa. Wystarczy dokupić aparaty. Moduły z aparatami. Dokupić moduły aparatu, przełożyć te aparaty, a przed tym pobrać Androida 10 tam ze świeższym softem i tak dalej, nie? Te nowe aparaty proponowane to jest 48 i 16, 48 na tył, 16 na przód. No, ale jest to progres, ale powiem szczerze, smartfon jest naprawdę ciekawostką i tylko dla, nie wiem, dla maniaków poprawności ekologicznej. Chyba tak, dlatego że słuchajcie, jak na specyfikację taką, jaką on sobą prezentuje, to jest po prostu bardzo wysoka cena. Tak, no. On ma 5,7 cala wyświetlacz Corning Gorilla Glass 5, Snapdragona 632. Procesor, który naprawdę w tej chwili tak sobie, ma 4 giga RAMu, 64 flesza, ma bateryjkę tylko 3000 mAh, w tej chwili to już jest niestety tylko. I ten zestaw plus te nowe aparaty kosztuje 2900. W związku z tym, zobaczcie, to szału nie jest, jest tanio, naprawdę. To nie jest stanie za te specyfikacje. No ale jeżeli ktoś chce być bardzo fair i w ogóle chce mieć wyjątkowy smartfona, który co prawda nie wygląda może przepięknie. No nie, niewyględny jest ten telefon wyjątkowo, ale jest fair. No. Ciekawostka przyrodnicza, myślę, że. A swoją drogą to tak patrzę, czy kiedyś Google pracował nad takim smartfonem, który się składa z takich wymiennych modułów. Nie tylko jakoś Google, nie tylko Google. No tak, no. Sporo takich projektów, gdzie planowali robić smartfony z klocków. Można powiedzieć, że Motorola zrobiła moduły w inny sposób i jakoś nie pyknęło to im. Google w ogóle zarzucił ten projekt w cholerę, a ci zrobili. Nie wiem, jakim idzie, ale skoro wypuszczają już kolejny model, czyli tak de facto w zasadzie nawet można powiedzieć 3,5 w porywach do 4, to chyba kurczę na tym nie tracą, bo inaczej to by też rzucili w cholerę. Coś pewnie zarabiają. Tyle, nie? Skoro Adaś wspomniał o modułach Motorola, bo tak mi się przypomniało, właśnie w tym tygodniu wyskoczył nam w newsach filmik z nowym LG. A tak. Tym obracanym. I o ile wcześniej
jak zobaczyłem pierwszy projekt, uznałem, że to jest nonsens. O tyle po obejrzeniu tego filmiku stwierdziłem, że jednak to może mieć sens, bo akurat pokazali, słuchajcie, w samochodzie, w uchwycie, czyli tak jak my teraz nagrywamy, a ten drugi ekran, druga część telefonu służyła jako taki ekranik pomocniczy, chociażby do sterowania muzyką, obsługi pączy, bo telefon, kurczę, ciężko to by powiedzieć, on jest obracany, kanapka, on się obraca, o, w ten sposób obudowa. Tak, tak. Są dwa wyświetlacze dotykowe, ta dolna część, nie wiem jak to będzie mechanicznie, bo kurczę, jak tam najdzie piachu czy czegoś między te dwie połówki, to ja już widzę, jak ten dolny ekran będzie wyglądał. LG już miało takie rozwiązania. No tak, ja nie, przed laty były takie telefony w kształcie litery T. Były jak najbardziej. Z telewizorkiem nawet, pamiętam, był taki model. Dla Korei, no Japonii, tak, no tam co prawda, u nas chyba tylko jeden model wyskoczył. Ale owszem, były także... Samsung też chyba takiego rozrywki. Powiem wam szczerze, ale będzie to opinia. To nie na takiej zasadzie, że nie kupujcie tego LG. Jak chcecie być oryginalni, chcecie mieć takiego smartfona, nie ma sprawy. Natomiast wydaje mi się, że tę samą funkcjonalność, o której Adam mówi, która jest na tym filmiku, można uzyskać przy zakupie LG z drugim dodatkowym wyświetlaczem. Mało tego, ten drugi wyświetlacz jest wtedy znacznie większy. I też można sobie na nim odpalić inną aplikację i z niej korzystać w momencie, kiedy się korzysta, nie wiem, z nawigacji czy z przeglądarki. No tak, ale już na przykład w uchwyt samochodowy tego z dwoma ekranami nie zapniesz, Jacek. Tak? To znaczy... No, ja ciężko będzie. No nie, wiem, nie ma dedykowanych na przykład, ale to, czegoś nie wymyślił. Bo ten ekran ci będzie klapał. No to na tej samej zasadzie, jak nie zapniesz w uchwyt, dajmy na to, składanego Galaxy Folda. Słuchaj, Adam, ale... Patent. Weź zamiast jednego uchwytu dwa uchwyty i już masz coś, co ci trzyma i wyświetlacz jeden i drugi. No może, ale no nie, to akurat już mi zaczyna trącić z wybaczną sensem. Trzeba by było sprawdzić, obawiam się po prostu, czy są dedykowane uchwyty dla konstrukcji otwieranej. Raczej nie sądzę, biorąc pod uwagę, że jakoś nie widzę tysięcy użytkowników z takimi telefonami. Wiesz co, nadal ci powiem, takie te w uchwycie to jest tak latające po prostu. No niby, ale zobacz, my teraz też mamy wielką pecynę zapiętą w uchwyt, tak, bo ale nagrywa... Słuchaj, właśnie, ale środek ciężkości, no, wyobraź sobie, że ale tu zobacz, jeszcze ci wystaje. Coś. Tak, ale widzisz, ja też mam tu środek ciężkości mocno w tą stronę. No to dobra, no to wyobraź sobie, że jeszcze ci do tego wystaje dobra, dodatkowy okay, no, moduł. Słuchaj, nie, dobra, to w tym momencie trochę jest to przekonujące, natomiast na filmiku facetowi ten telefon nie miał ochoty wypaść z tego uchwytu, więc... Nie jeździł po Łodzi. A no w Łodzi to... Nie. Na łódzkich drogach to wszystko odpadnie. Nawet samochód się rozlatuje na łódzkich drogach, więc... Też się pewnie roztrzęsiemy. Tak. Słuchajcie, pojawiła się w katalogu wstępna specyfikacja Realme X7 Pro. Wstępna głównie dlatego, że nie mogą się zdecydować niestety, czym się różnią specyfikacje X7 od X7 Pro. W związku z tym jest wstępna, dlatego że ja też nie jestem pewien choćby procesora. Na giełdzie jest, że będzie Dimensity 800, a za moment się pojawia, że będzie Helio G95. W związku z tym darujcie, na razie te dane są średnio do użytku. Wróżbiarstwo. Pojawiła się również wstępna specyfikacja, niby wiemy, ale jednak też są problemy, dlatego że nadal też się pojawiają różne informacje Galaxy M51 Samsunga. Poczekamy tę chwilę, na początku września się pojawi. Tak, to wam opowiemy. Tak samo na giełdzie przecieków już jest cena drugiego Folda, Galaxy Folda, który ma być tak oficjalnie ogłoszony wraz z ceną 1 września. Informacja, słuchajcie, która wyskoczyła no niemalże przed momentem, Adaś nawet jeszcze nie zdążył newsa napisać, OnePlus Clover. A, zapowiadają budżetowce, także Adam linka zdąży napisać. Będzie podlinkowany film. Nie wiem, czy się to użytkownikom OnePlusa spodoba, ale ma tam być Snapdragon 460, ma być wyświetlacz 6,52 cala IPS-owy, ale z rozdzielczością tylko HD+. Ma być bateryjka bardzo ładna, bo 6000 mAh, ale szybkie ładowanie tylko 18-watowe. Ma być pamięć 64 flash, 4 giga RAM-u, plus oczywiście obsługa kart. Aparaty z tyłu 13 plus 2 plus 2, Realme OnePlus, a z tyłu, z przodu teoretycznie 8 megapikseli, chociaż to też nie jest do końca. No się okaże. Nic nie jest pewne. A ma być jack. I się nie cieszcie, bo zdaje się, bo zacząłem tego newsa czytać przed wyjazdem, tylko na Stany on będzie. Ale to się upewnijcie. Nie będzie tylko na Stany. On w dużej mierze ma pójść na Indie przede wszystkim. Dlatego, że to jest specyfikacja, to nie, która... Bo mówię, tylko kątem oka rzuciłem na nagłówek, więc... To jest specyfikacja, która w Europie średnio ma szansę tak naprawdę, dlatego oni w Europie nie będą
wskakiwali i startowali. Kurczę, nie, to nie, to albo mi się znowu coś pokrzeniło, ale no zerknijcie do newsa, napiszę, to będzie wiadomo. Wiesz co, to jest, podejrzewam, kwestia newsa. No, no ja mam informację. Dobra, akurat, słuchaj, że... mówię, ja już byłem w butach, jak to czytałem, jedną ręką trzymając telefon, drugiego sznurując klapki. No. I ostatnia rzecz, dzisiaj już nie będę wam więcej dzisiaj truł. To są wyniki statystyczne Gartnera, wyniki różnych producentów sprzedaży za drugi kwartał tego roku. Nie lubicie cyfer, jak ja wiem, ale to jest o tyle ciekawa rzecz, że moi drodzy, wszyscy producenci smartfonów stracili w tym drugim kwartale straszną kasę, strasznie dużo hajsu, bo ludzie mimo tego, że siedzą w domu, grają w gry, korzystają ze smartfonów, to ich nie kupują. No bo jak się ludzie nie kupowali, drugi kwartał był po prostu potworny. Średnio, średnia to jest średnia. Producenci stracili średnio 20% względem podobnego okresu roku poprzedniego. Tak. Co ciekawe, Samsung stracił 27%, Xiaomi 21%, Oppo blisko 16%, bo tam 15,9% bodajże, Huawei 6,8% i to jest zupełnie przedziwne w perspektywie Chiny. Adaś, no jest dziwne w perspektywie tego, że mają embargo amerykańskie, ale zewsząd tego Huawei'a wywalają. Ale w Chinach, kurczę, to wiesz, no te wyniki, które Huawei w tej chwili ma, to zawdzięcza macierzystemu rynkowi i, że tak powiem, słuchaj, ale swoim własnym, że tak powiem, obywatelom. I to nie zadziałało. A no bo może wiesz, w przypadku ZTE to nie zadziałało. Może chiński rząd jakieś wsparcie da, może zachęca obywateli do zakupu Huawei, bo wiesz, ma kłopoty co, i żeby firma przetrwała. Bo jeżeli ja pamiętam politykę firmy, to firma bardzo apelowała do użytkowników, żeby nie kupowali jej smartfonów ze względu na to, że mają kłopoty. Tylko jeżeli są przekonani do tego, że rzeczywiście chcą mieć ich smartfon. No to nie wiem. Niemniej. Apple straciło tylko 0,4%, w związku z tym najwyraźniej jabłcoki są kupowane non-stop, bez przerwy. No. Świetne smartfony, nie? Bardzo się cieszymy, że ludzie kupują świetne smartfony. A propos świetnych smartfonów... Jak coś komuś odpowiada, jak coś jest z czegoś, ktoś jest z czegoś zadowolony... No bo już próbowałem raz, bo często pytacie, czym nagrywamy, no to dzisiaj nagrywaliśmy Samsungiem Galaxy Note 20 Ultra, którego recenzja już niebawem. Nie obiecuję, że w tym tygodniu, ale w przyszłym to już raczej będzie. Tak, bo ostatnio to rzeczywiście nagrywaliśmy niezłymi smartfonami, ale wyszło, jakby było kartoflem robione. No dobra, no to macie teraz porównanie, jak nagrywa Note ten... Mam ten, nadzieję, że stabilizacja. Ten bardziej i ten bardziej taki, kurczę, no, kosztujący... Dobrze. Dobra, już nawet nie powiem, bo abstrakcja. Mam nadzieję, jakby że i stabilizacja, i dźwięk będą takie, tak. Jakby wypadł z tego uchwytu, to bym chyba zawału tu za kierownicą dostał, no. Dobra, to co, kończymy? Kończymy. Trzymajcie się, miłego weekendu, wypoczywajcie. I myślę, że się widzimy w przyszłym tygodniu. Też mi się tak nie wydaje. Wiem, czy tak na żywo, czy online, ale jakoś się tam pewnie będziemy widzieć. Jakbyśmy się nie widzieli, to znaczy, że IFA nas wchłonęła. Zobaczmy. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, zdrowi bądźcie. Hej. Cześć.